Cześć, witam Was na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak zoptymalizować pracę instalacji grzewczej poprzez zastosowanie czujnika temperatury zewnętrznej oraz funkcji krzywej grzania. Wyjaśnię, czym właściwie jest krzywa grzania i jak ją ustawić. Zapraszam do oglądania. Krzywa grzania jest zależnością występującą pomiędzy temperaturą zasilania instalacji CO a temperaturą panującą na zewnątrz budynku. W przypadku podłączenia czujnika temperatury zewnętrznej sterownik kotła automatycznie rozpoznaje jego obecność i przechodzi w tryb funkcji pogodowej, w której sterownik kotła dobiera temperaturę wody grzewczej, uzależniając ją właśnie od temperatury zewnętrznej oraz współczynnika nachylenia krzywej grzewczej. Ze względu na różnice w temperaturach zasilania wyróżniamy wykres krzywych grzewczych dla ogrzewania grzejnikowego i dla ogrzewania podłogowego. Na ustawienie krzywej grzania wpływ ma kilka czynników, m.in. odczucie komfortu użytkownika, konstrukcja budynku, stopień izolacji budynku, lokalizacja geograficzna. 1. ustawienia krzywej grzania dokonuje najczęściej autoryzowany serwis, który podczas uruchomienia kotła dokonuje również podłączenia czujnika temperatury zewnętrznej. Nie zawsze da się ustawić odpowiednią krzywą grzania za pierwszym razem. Często odbywa się to po kilku próbach. Użytkownik po wprowadzonej zmianie powinien obserwować, czy nastąpiła poprawa, czy też pogorszenie komfortu cieplnego. Należy pamiętać, że dokonywanie zmian nie powinno odbywać się w sposób gwałtowny, a po korekcie należy odczekać dobę lub dwie. W sytuacji, kiedy pomieszczenie jest niedogrzane, można przesunąć krzywą grzewczą w górę. Analogicznie, jeśli jest za ciepło, należy przesunąć krzywą w dół. Jeśli odczuwamy dyskomfort w czasie dużych mrozów, możemy wtedy zmienić nachylenie, wybierając krzywą o większym lub też mniejszym nachyleniu w zależności od potrzeb. Prawidłowo dobrana krzywa grzania zapewnia jednakową temperaturę w pomieszczeniu przy różnych temperaturach zewnętrznych. Na przykład, kiedy na zewnątrz temperatura spada, sterownik kotła podnosi temperaturę wody grzewczej do takiej wartości, która zapewnia oczekiwany komfort cieplny w pomieszczeniu. Na tym zakończymy omawianie krzywej grzania. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach. Do zobaczenia!